Grzegorz, wygrywamy dzisiaj 1-0. To bardzo ważne 3 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Zdecydowanie bardzo ważne punkty. Cieszymy się z nich, zwłaszcza, że ten mecz był bardzo dla nas ciężki. I cieszymy się, że zdobywamy tą jedną bramkę i wygrywamy skromnie, co prawda, ale wygrywamy ten mecz i 3 punkty idą do nas. Grzesiu, jak się ogląda te mecze Stali Stalowa Wola, to na boisku najczęściej słychać właśnie głos Grzegorza Jęsiewskiego. Ty chyba najbardziej tubalny masz w całej drużynie i potrafisz pokierować całą tą obroną, a także i defensywą. W defensywie wszyscy staramy się krzyczeć. To zaczyna się od tego właśnie, od tej komunikacji w defensywie. My widzimy najwięcej, czy bramkarz, czy właśnie my stoperze widzimy najwięcej i staramy się podpowiadać całemu zespołowi. No i tak to ma wyglądać. Cieszę się, że tak to właśnie, że tak było mnie słychać dzisiaj, ale i mnie, i Szymka Jarosza, i Krystiana było też słychać, myślę, na tym meczu. I właśnie od tego się zaczyna i cieszę się, że tak to dzisiaj wyszło. Po tym spotkaniu mamy 6 punktów straty do lidera. Jedziemy teraz na ciężki mecz do Grudziądza, ale to nie oznacza, że... Nie oznacza, że na pewno tam przegramy, czy no na pewno jedziemy tam po 3 punkty. Jedziemy tam po 3 punkty, zdecydowani, pewni siebie. Jeszcze po tym zwycięstwie morale w szatni są dobre, nabieramy pewności siebie i myślę, że no jedziemy tam na pewno po 3 punkty, na pewno będziemy walczyć do końca. Czego w takim razie pozostaje życzyć tobie i całej drużynie przed tym ciężkim spotkaniem jednak? Tylko i wyłącznie 3 punktów. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.